Witajcie panny, zapraszam was na horoskop, na relacje, na najbliższe dwa tygodnie. Zmieniłam nazwę z horoskopu na miłość, z tarota na miłość, na relacje, bo to da mi większe pole do interpretacji, a też czasami w układzie nie pokazują się tylko takie sprawy romantyczne, dlatego stwierdziłam, że zmienię to. Także mamy tutaj panny, które się czegoś uczą, douczają i już patrzymy. Panny. Panna. Pierwszy tydzień. Drugi tydzień. No i tutaj w pierwszym tygodniu mi wyszły bardziej relacje związane ze sprawami zawodowymi, z tym, w jaki sposób wy funkcjonujecie w swoim środowisku pracy. Mam wrażenie, że jesteście hermetycznie trochę za bardzo zamknięci w tym waszym środowisku, że przychodzicie i zakładacie tą swoją bańkę i robicie tylko to, co tam do was należy, a nawet nie odwzajemnicie uśmiechu osoby, która gdzieś tam siedzi obok was albo coś tam robi wokół was. Także to może, tak jakby w tym pierwszym tygodniu, zwróćcie na to uwagę. Bo pokazało mi się, że jeżeli dalej tak będziecie w taki sposób pracować, taki też trochę egoistyczny, bo wiadomo, że relacje budujemy wszędzie, nie tylko takie romantyczne relacje, ale też ważna jest miła atmosfera w pracy, ważne jest to, jak czuje się drugi człowiek wokół nas, jak my też się czujemy wokół drugiego człowieka, będąc właśnie takim hermetycznie zamkniętym bytem, który przychodzi tylko i robi swoje, no to tutaj może spowodować to jakiś taki podkopanie dołków pod kimś. Także tutaj zwracam waszą uwagę na ten aspekt. To może być na przykład związane z tym, że przez to, że wy jesteście w takiej hermetycznej bańce, reszta załogi, reszta zespołu gdzieś sobie wyjedzie. I nawet wam nie da znać, bo tutaj jest rycerz buław i rycerz buław to jest karta wyjazdu takiego niedalekiego. Może jakaś integracja gdzieś tam się szykuje. No i albo wy też pojedziecie na ten wyjazd, ale nie będziecie się czuć zbyt dobrze, no bo nie jesteście po prostu zintegrowani ze swoim zespołem. Także, drogie panny, taka właśnie jest dla was, jeżeli chodzi o relacje w tym pierwszym tygodniu w szczególności. Taka jest dla was rada, żeby się trochę bardziej otworzyć, żeby przebić tę bańkę ósemki mieczy i spojrzeć wokół siebie, nie tylko w tego denara, który tutaj trzymacie przed sobą. Drugi tydzień pokazały mi się jakieś wiadomości idące do waszej rodziny. Już zerkniemy sobie, czego to może dotyczyć. To może dotyczyć jakiegoś wyjazdu, to może dotyczyć kupna samochodu. Ktoś z waszej rodziny planuje, bądź też ma w zamyśle to, albo na przykład chce sprzedać samochód. Także tutaj mi się pokazały przy rodzinie coś związanego z wyjazdem, z samochodem, docierające wiadomości. No i zadowolenie, ale bo sprawdzajcie 10 razy wszystko, jeżeli chodzi właśnie o tego rydwana, bo dziewiątka kielichów to jest też takie zadowolenie z takim małym ale. Coś tam może nie do końca grać. Też nie wiem czemu, ale to mi się kojarzy z taką kartą trochę zazdrości. Czy też jakiś wyjazd, czy też jakiś pojazd, czy coś właśnie z tym związanego może kogoś ukłuć po prostu w oko. Także może zwróćcie uwagę na to, komu co mówicie, o czym, bo wiecie jak to jest. Wiecie jak to jest. Także bardzo, bardzo w ogóle pozytywny mi wyszedł ten drugi tydzień.
Bo mam wrażenie, że wy tak jakby odrobicie to zadanie z tego pierwszego tygodnia i potem już tylko same przyjemności z takimi malutkimi niuansami mi tutaj zostały. Także bardzo fajnie, bardzo, bardzo pozytywnie. No i co? Korzystajcie, szczególnie w tym drugim tygodniu bezpiecznej podróży. Wam życzę albo też zakupu fajnego. A my słyszymy się za 2 tygodnie albo w innych filmikach. Trzymajcie się, pa, pa.